Hej, witajcie na kanale Topowa Dycha. Dziś dowiecie się, w jakim państwie ojciec mógł sprzedać swoje dzieci w charakterze niewolników, ile wynosi limit legalnej ilości posiadanych ziemniaków w Australii Zachodniej, a także kiedy w Polsce obowiązywały oddzielne prawa jazdy na Forda. Numer 10. Życie seksualne królewskich zwierząt. Myślicie, że absurdalne przepisy prawne to domena Amerykanów? Cóż, można by ten stereotyp rozszerzyć chyba na cały świat anglosaski, a na pewno na angielską monarchię. Jak pisze Adam Jacot de Blanot, na początku XVIII wieku król Jerzy I uchwalił prawo stanowiące, tu cytat, surowe kary dla każdego, kto pozwoli swojemu zwierzakowi na cielesne spoufalenie się z pupilami rodziny królewskiej. Oczywiście w ten zawoalowany sposób zakazuje się spółkowania. Jak wyjaśnia dziennikarz, pieski królewskie pełnią rolę ceremonialną, muszą więc zachować czystość. Podaj za złamanie tego zakazu groziły naprawdę surowe kary. Włącznie ze skróceniem o głowę. Prawo wciąż obowiązuje jednak od 65. Nie musimy obawiać się kary śmierci. Ciekawe jednak, czy kara dotyczy zwierzaka, czy jego właściciela. Numer 9. Do trzech razy sztuka. Przenieśmy się do czasów przed Chrystusem, na terytorium starożytnego Rzymu. Swego czasu ojciec rodzinę mógł sprzedać jako niewolników własne dzieci. Jak możemy dowiedzieć się z Wikipedii, w pierwszym wieku przed naszą erą grecki historyk Dionizjusz z Halikarnasu upatrywał początków rzymskiej tradycji niewolnictwa w prawach nadanych przez Romulusa, legendarnego założyciela miasta. To on miał dać ojcom prawo do rozporządzania swoimi dziećmi niczym niewolnikami. Do IV wieku naszej ery instytucja niewolnictwa była w Rzymie szeroko rozpowszechniona. Jak informuje Mark Oliver z serwisu Listverse, ojcowie mogli sprzedać na ograniczony okres swoje dzieci tylko do 3 razy. Ci, którzy przekroczyli ten limit, byli uważani za niegospodarnych rodziców. Ponoć za 4. razem, gdy skończył się już termin służenia dziecka w charakterze niewolnika, stawało się wolne nie tylko od tymczasowego pana, ale również od władzy rodzicielskiej. A mi to przypomina pewną sytuację, gdy ktoś wystawił dzieciaka na serwis aukcyjny. Numer 8. Pazerna królowa. Znów zaglądamy do Wielkiej Brytanii. Rodzina królewska nie tylko boi się, że ich psiaki spoufalą się z motłochem, ale też chce mieć pełnię posiadania niektórych gatunków. Prawo królewskiej ryby, jak można by przetłumaczyć tę zasadę, głosi, że wieloryby i przedstawiciele rodziny jesiotrowatych to tak zwane royal fish. Gdy zostają złapane, automatycznie stają się własnością królowej. Tom Flight z portalu History Collection wskazuje, że prawo to obowiązuje od 1324, a jego źródeł należy upatrywać się w chęci zasilenia budżetu królewskiego. W owych czasach wspomniane ryby i ssaki, a także delfiny czy morświny były sprzedawane na targowiskach za niezłe sumy. O prawie królewskiej ryby przypomniał incydent z 2004, kiedy walijski rybak musiał tłumaczyć się ze sprzedaży złapanego 3-metrowego jesiotra. Gdyby mężczyzna puścił go wolno, do naruszenia prawa by nie doszło. A ta królowa Elżbieta w serialu The Crown wydaje się taka sympatyczna. Numer 7. Prowadzenie po pijaku. Ale nie mowa tu o samochodzie, tylko o krowie lub innym gatunku bydła. Tak głosi wiktoriańskie prawo uchwalone w Anglii w 1872. To tak zwany carriage law, co można by przetłumaczyć jako prawo powozowe. Zabraniało ludziom prowadzenia po pijaku powozów, koni czy właśnie krów. Choć zawarcie w prawie tych ostatnich może wydawać się absurdalne, to jednak miało swój powód. Chodziło o ukrócenie praktyk pijanych wypasaczy bydła, którzy prowadzili swoje stada z pastwisk czy rynków, często przez wiele kilometrów. Co ciekawe, prawo to posłużyło w pewnej sprawie w 2015. Pewien golfista prowadził tak zwanego Meleksa pod wpływem, jednak nie można mu było udowodnić winy. Prawnik oskarżonego posłużył się wytrychem, wskazując, że Meleks to nie pojazd przystosowany do podróży po ulicach, nie ma pasów bezpieczeństwa itd. Ostatecznie obie strony poszły na ugodę właśnie w oparciu o carriage law. Numer 6. Udawanie wiedźmy. O Witchcraft Act z 1736 wspomina Tim Flight z History Collection. To angielskie prawo było oznaką zmiany mentalności społeczeństwa europejskiego i zakończyło okres polowań na czarownice. Prawo to uchylało poprzedni akt z 1604, na podstawie którego ścigano wiedźmy. Nowe ustawodawstwo ogłosiło, że karze podlega ten, kto udaje, że może zastosować praktyki magiczne. Innymi słowy, samo bycie wiedźmą stawało się legalne. Nielegalne natomiast było udawanie czarownicy. Być może brzmi to niedorzecznie, ale chodziło o możliwość ukarania oszustów naciągaczy. Jeden z ostatnich wyroków w oparciu o to prawo zapadł w 1944. 7 lat później przestało już obowiązywać.
Co ciekawe, w 2018 głośno było o podobnej sprawie z Kanady. Na podstawie podobnej legislacji skazano kobietę, która miała wyciągnąć od klientów 100 tysięcy dolarów. Jak widać, magiczne moce to nie przelewki, a w Hogwarcie na pewno świętowano. Pytanie na dziś, jakie waszym zdaniem jest najdurniejsze prawo, o którym słyszeliście? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Numer 5. Maksymalnie 50 kilo ziemniaków. Taki jest limit legalności ilości posiadania tego warzywa w Australii Zachodniej. Jak dowiedzieliśmy się przygotowując dzisiejszy odcinek, kontynent ten słynie wręcz z wyjątkowo dziwnych przepisów prawnych, choć nie wszystkie materiały, które znajdziemy w internecie, są prawdziwe. Lauren McMahon z news.com.au postanowiła wziąć kilka informacji na warsztat, by dowiedzieć się, czy takie zapisy prawne naprawdę istnieją. I tak, jeszcze do grudnia 2016 prawo limitu posiadanych ziemniaków obowiązywało. Uchwalono je w 1946. Rząd powołał wtedy również Potato Marketing Corporation, która miała prawo zatrzymać każdy podejrzany samochód i skontrolować ilość posiadanych ziemniaków. Wszystko to wynikało z dążenia do kontroli i lepszej dystrybucji żywności po ciężkich doświadczeniach II wojny światowej. Taki limit miał przeciwdziałać spekulacjom ziemniakami na czarnym rynku. A wy się cieszcie, że Polska jest na tyle progresywna, że możecie mieć tyle ziemniaków, ile chcecie. Numer 4. Szwajcarskie bunkry. Prawo uchwalone w 1963 w Szwajcarii w czasie lęku przed atakami atomowymi, charakterystycznym dla doby zimnej wojny, stanowiło, jak informuje Daniel Mariani z portalu SwissInfo.ch, że każdy mieszkaniec musi mieć dostęp do schronu, a obiekt ten musi być usytuowany blisko jego miejsca zamieszkania. Prawo federalne stanowiło również, że wyposażony w taki schron musi zostać każdy blok. W internecie znajdziemy sporo zdjęć typowych szwajcarskich piwnic, wyglądających jak schrony atomowe, bo naprawdę nimi są. Jak informuje Vin Sharestani z portalu timeout.com, w tym alpejskim kraju niezaangażowanym w żaden konflikt od ponad 170 lat znajduje się około 330 tysięcy różnego rodzaju miejsc bezpieczeństwa, co sprawia, że każdy Szwajcar znajdzie schronienie w czasie nuklearnej wojny. Numer 3. Dyskryminacja czarnych kotów. Ale tylko w piątek 13. W archiwach New York Timesa można znaleźć skan gazety informującej, że pewna osada w stanie Indiana, French Lick Springs, w 1939 zdecydowała, że wszystkie czarne koty w piątek 13 muszą nosić dzwoneczek, który będzie informował o ich obecności. Miało to załagodzić napięcia wśród społeczeństwa. Już sam piątek 13 musiał być dla mieszkańców bardzo stresujący, a jeśli jeszcze tego dnia spotkaliby czarnego kota? Numer 2. Prawo jazdy na Forda. A teraz co jest z naszego podwórka, choć może nie jest to aż tak absurdalne jak poprzedni punkt. Jak głosi strona pokolenie0.pl, w okresie międzywojennym w II RP zaczęto systematyzować sposób zdobywania uprawnień do prowadzenia automobili. Jak możemy dowiedzieć się ze strony nauki jazdy szkoły Rolminex, kategoria numer 5 pozwalała na jazdę motocyklem, natomiast jedynka na prowadzenie autobusów. A co z samochodami osobowymi? Istniała na nie oddzielna kategoria, a w ramach niej wyróżniano kategorię 2B, pozwalającą na jazdę Fordem T, czyli słynnym dziełem Henry'ego Forda, które uchodzi za pierwszy samochód dostępny nie tylko dla najbogatszych, a samochód ten prowadziło się znacznie łatwiej niż inne dostępne wówczas automobile. Numer 1. Poślubić trupa. O tym starym i dosyć nietypowym zapisie prawnym mogliśmy przypomnieć sobie w 2009. Wtedy to, jak informuje Lizzie Davis z The Guardian, francuska Magali Jaskiewicz wyszła za swego tragicznie zmarłego partnera, Jonathana George'a. Około roku wcześniej mężczyzna oświadczył się kobiecie, niestety dwa dni później zginął w wypadku samochodowym. W nieosobliwej ceremonii ślubnej kobieta w białej sukni stała obok portretu tragicznie zmarłego. Poza ślubinach, stwierdzając, że nie jest w nastroju do celebrowania, udała się z bliskimi na kawę. Prawo to obowiązuje we Francji od XIX wieku, kiedy to posiadanie potomstwa z tak zwanego nieprawego łoża było źle widziane. Stąd też, żeby zapewnić dzieciom odpowiednie zabezpieczenia, gdy ich ojciec zmarł na przykład na polu bitwy, wprowadzano taki zapis. Jak donosi wspomniana dziennikarka, po dziś dzień co roku ma miejsce kilkanaście lub kilkadziesiąt takich ślubów. Ciekawe, czy mam jeszcze szansę u Kleopatry. I to już wszystko na dzisiaj. Właśnie widzicie najciekawszą odpowiedź na pytanie, które zadałem w poprzednim odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć w następnym filmie swój komentarz, koniecznie odpowiedzcie na pytanie, które zadałem w odcinku dzisiejszym. Nie zapomnijcie również obejrzeć pozostałych filmów widocznych na ekranie. Między innymi tego, gdzie dowiecie się, skąd wzięła się mroczna legenda piątku 13. Piona.